No i siemanko, witajcie w kolejnym filmie. No dzisiaj może mi się uda nagrać dla was taki film, naprawdę cały z prasowania, co i jak robimy. Troszkę się tutaj chmurzy i rano delikatnie może popadało. No wczoraj ta słoma jeszcze była zbyt mokra, szczególnie tam, gdzie była kupa po kombajnie. Ale dzisiaj wydaje się sucha. Zobaczymy, zaraz zrobię 2-3 bele. Przemierzę wilgotnościomierzem. No zobaczcie, gdzie jest ubite. Nie, no nie czuć dzisiaj tej wilgoci takie za bardzo. Więc może będzie dobrze. Z centra odmknąłem. Sznurków nie dowiązywałem, bo wczoraj nawiązałem sporo. Na razie wystarczy. Dobra, trzeba rozłożyć podest. No i do rozłożenia podestu no wystarczy tutaj odkręcić ten zawór i tą dźwignią rozkładamy podest. Najpierw trzeba go przyciągnąć. No i podest mamy rozłożony. Zamykamy dźwignię. Odkręcimy te dwa zawory. Tą dźwignią mamy wysuw ręczny beli, czyli można ją wysunąć ręcznie, tą ostatnią, która zostanie na koniec prasowania. No ale tego nie będę teraz używał. No, podest mamy rozłożony. Jeszcze dodatkowo jest tutaj ta dźwignia, która no, prasa ma swoją hydraulikę i ona nabija olej w te siłowniki właśnie trzymające tą gardziel. No, sukłacze wyczyszczone elegancko. Można się brać chyba do pracy. Wałek jest mam z szerokokątnym przegubem, także już dzisiaj powinna być robota spoko. No i dobra, słuchajcie, 3 bele zrobione. Idę, zobaczę, jaka wilgotność. Maszyna się hamuje. Telefon zostawiamy. Idziemy. Akurat bela mi wypadła. Zobaczymy, co nam ta bela powie. Oczywiście obsługa jednoręczna. No i patrzymy, co nam tu powie. 10,99. Dobra. Dziewięć, osiem. Dziewięć, siedem. Ale wyniki. Pójdę z drugiej strony, jeszcze zobaczę. Jeden, dwa pomiary. Elo, czyli to będzie poniżej 8. 10,1,99. Spróbuję jeszcze tą wbić na kasie. Dziewięć, osiem. Całkiem przyjemnie. 10,6. Chyba trzeba presować. Nie ma wyjścia. Wiaterek podbiewa. Góry się zebrały, żeby tylko nie padało. No i dobra, startujemy. 577 bel już mam na liczniku. On nawet wilgotnościomierz pokazuje 12%. Ale ten wilgotnościomierz trochę zawyża względem naszego drewnińskiego. No i to pole tutaj ma 40 hektarów, także ja się biorę za robotę. No i myślę, że dzisiaj je spokojnie skończę. Jak oczywiście nie popada, no i wszystko będzie dobrze z maszynami. Że co, ja lecę. No i 44 bele zrobione. No wilgotnościomierz w prasie pokazuje tak do 15% maksymalnie. No ale on trochę też wcześniej zawyżał odnośnie tego, co my z Dramińskim mierzyliśmy. No
i zrobię chłopakom od tej strony, to już tu będą mogli zbierać, bo zaraz przyjadą, nie wiem, chyba na 3 albo na 4 zestawy. No i jeszcze sobie 11-13 na godzinę, a spokojnie. Dwa razy mi się urwał sznurek, także musiałem wyjść poprzewiązywać. No ale już teraz tam trochę wprawy w tym mam, także idzie to sprawnie. Może w lusterku zobaczycie, że się kurczę zawraca fajnie. Więc to jest dowód na to, że jest sucho. Jechała już ekipa zwożąca. Ponad 100 bel mają zrobione, także akurat te 3 przyczepy załadują na spokojnie. Jeden ciągnik ładuje tylko, więc sprawnie to powinno pójść. Przyjechała już jedna nowa przyczepa Joskina, ale niestety jeszcze nie jest zarejestrowana, więc nie przyjedzie na pole. Na razie te pronarki, które mamy, są użytkowane. Dwie Valtry John Deere z przyczepami, no i Valtry ładuje z górę. Bel mam zrobione, godzina 14 za 1, także 2,5 godziny na 200 bel. No, mogłoby być lepiej, jakby te dwa sznurki się nie zerwały, no ale nie jest źle. Chłopaki na dwa zestawy mają, bo na te 3 przyczepy zabierają w sumie 96 bel. Już raz pojechali, zaraz przyjadą po drugi, także na ten drugi już mają komplet. No i dzisiaj myślę, że spokojnie to zwieziemy. Znowu przed chwilą mierzyłem wilgotność, bo tutaj było puszone innego dnia. No i jest 10%, także można zbierać. Wiadomo, że gdzieś tam ta kupa po kombajnie, no to trochę więcej, no ale nie ma co na to patrzeć, bo na jutro nadają deszcze od rana, więc trzeba zbierać. 20 hektarów już zrobione, także około, myślę, 10 bel z hektara wychodzi tutaj. Bela o wymiarach 70 x 120 x 2,40. Jeszcze do pole. Chłopaki też już są za mną ze zbieraniem. No podejrzewam, że jeszcze po przyczepie półtorej i skończą. No i mam już zrobione 380 bel. Jeszcze zostały mi 2,5 pokosu, także jeszcze dojdzie 5, 10, 12, 13 bel. Także będzie 390 plus 20 było zrobione wcześniej, 410 bel z 40 hektarów. Także widzicie, 10 bubeli z hektara mniej więcej wychodzi tutaj na tym jęczmieniu. Na szczęście nie popadało, a ja jadę chyba na drugie pole. Ostatnie pole nasze z jęczmieniem, 11 hektarów. Też tam koszą to pole, niedawno chyba też zaczęli, no bo z rana delikatnie pomrzyło. I tyle, jeszcze ogarnę trochę prasę, może tam sypłaczy podrzucą tą słomę. No i trzeba lecieć, widzicie, są takie miejsca, że w ogóle słomy nie ma, tak jak tutaj wypalenisko takie było, ale są miejsca, że całkiem fajnie ta słoma sypie. 10 bel z hektara to nie jest chyba tak najgorzej. Nie wiem, ile waży jedna bela. Przydałoby się zważyć w sumie jedną przyczepę i zobaczyć, jak to wychodzi wagowo. No bo wilgotność mi cały czas tu prasa pokazuje do 15%, 14,5, 13, 12, 10. No najczęściej to jest właśnie 12, 13. No i dobra, pole skończone. O, belę mam tutaj na podejście, trzeba ją wysunąć.
Ja jej pomogę. Dobra, mamy to. Można odjechać i zamknąć dopiero podest, albo można teraz. No i gra. Wszystko teraz zamykamy, zamknąłem to do góry. Tu też zamkniemy. Bela wywalona. Trzeba sprawdzić, czy wszędzie są smurki. No i dobra, przyjechałem na drugie pole. Zrobiłem, nie wiem, chyba 11 bel. Ale jednak wilgotność, no ta słoma świeżo po koszeniu jest trochę za surowa, bo takie zielone słomki są miejscami. Także na razie to zostawiam. No na jutro deszcze, szkoda tego będzie, ale niestety będzie musiało na to popadać. Także tyle w tym odcinku. Zobaczcie, do czego belę wypchnąłem ręcznie, bo nie mogłem zamknąć podestu. Tyle w tym odcinku i co do zobaczenia w kolejnym pewnie. Troszkę materiału nagrałem. No dzisiaj 400, dokładnie 401 bel zrobione. Więc całkiem niezły wynik. Mierzyliśmy wilgotnościomierzem, no miejscami pokazywało i 10, i 11%, ale i były 18, i 16%, więc nie ma sensu tego męczyć. No tutaj są pokosy naprawdę test i sypie koło dychy chyba. Nie wiem, czy wam mówiłem o plonach. Pierwsze pole 7,1, drugie pole 7,4. No i to jest najlepsze, było najbardziej niedojrzałe na początku, dlatego zostało na koniec. Więc to też wam powiem pewnie, jaki plon był, no też po skoszeniu.